Czy jest miejsce, dziedzina, bądź sytuacja, kiedy DDD nie zadziała? Tak. Oczywiście, to nie jest złoty moc. Do następnego pytania. Czy pragniesz rozwinąć? Zależy jak rozumiem DDD, tak? Jeżeli to jest dopasowanie narzędzia do problemu, no to ciężko mi wyobrazić sobie, jeżeli tak zdefiniuję, ciężko mi wyobrazić sobie, żeby to nie zadziałało, jak robię to dobrze. Nie? Świadomie. Tak, 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 ale nie muszę tego tak nazywać. O nie Tylko, no to mi chodzi. To jest świetny artefakt komunikacyjny, więc nie, jesteś, nie mamy aż tak dużego ego, żeby te nazwy zmieniać. Nie? Tylko korzystamy z tych samych hmm. nazw. No to po kolei, bo mamy chyba pół godziny gdzieś tam w szkoleniu o tym, ale po możemy to po prostu z pamięci... To. Wczoraj to nagrywaliśmy bodajże, więc hmm. pierwsza rzecz, jeżeli to jest artefakt do komunikowania się z tak zwanym biznesem, tak mówię tak zwany, bo często to nie są przedsiębiorcy, tylko normalnie ludzie pracujący na etacie i tak I oni się nie chcą z nami komunikować, bo... ten biznes, który chcemy zaprogramować, jest nieatrakcyjny. Oni tam nie mają wizji awansu i podwyżki, i premii. Nie chcą, mhm. po prostu. To jest po prostu kolejny wrzut na tyłku biznesu i nie mam z kim rozmawiać. Nie, mam, nie będę biegał z kolorowymi karteczkami i machał w pysku i machał ogonkiem i biegał, chodźcie, story, się. Nie, oni nie chcą tego, jestem do niczego niepotrzebny. Trzeba mieć świadomość. Także nie jest to ta... zysk żaden. Jestem w takim y, obszarze biznesu, gdzie nikt nie chce ze mną gadać i dobrze mieć tego świadomość, bo mogę sobie zadać pytanie, czy ja chcę tutaj być. Mhm. No i to nie dobrze. Albo może być tak, że. Tej wiedzy nie chcą mi dać innych powodów, powodów politycznych. Na przykład boją się, że pójdę z Tobie to gdzie indziej. Jestem outsourcem. Mhm. i Będę, jest który robił takie też rzeczy o, o, o także Ciach, bo, czyli, czyli powód, wtedy nie zadziała, kiedy biznes pierwszy. nie chce się komunikować. Nie chce, dodałeś z różnych powodów. Nie chcę, albo, albo nie może, coś, tak? A. I tu po raz kolejny w ciągu dwóch minut pojawiło się słowo świadomość. Tak? Mhm. Dobrze być mhm. tego świadomym. Wczoraj przy kolacji sporo rozmawialiśmy o tym właśnie słowie i że tak naprawdę wyekstrahować bardzo dużą ilość wiedzy do jakichś takich totalnych podstaw. Mhm. No to by się sprowadzało do tego, że zwiększamy cały czas swoją świadomość. Tak, ale świadomy inżynier. Pan taka. Tak, świadomy inżynier rozumie kontekst biznesowy, gdzie ja jestem, tak. z kim ja mogę rozmawiać, z kim nie, nie jest to strata dlaczego czasu, Dlaczego na to robię? O czym rozmawiam z daną osobą? O tym też yy, kładziemy duży nacisk na to. Jak rozmawiam? Tak, po co? Jakie, jakie pytania chcę wyciągnąć? I jak poznać, że nie jestem w stanie tych pytań wyciągnąć, po co będę męczył człowieka i zostawiał pewien niesmak z komunikacji między nami, tak? Świadomość tych miękkich skili. świadomość otoczenia biznesowego, czy kolejny powód, dlaczego nie, mogę, nie będę stosował DDD, bo nie mam czasu, bo to jest szybka akcja bydgoskiej milicji, cytując klasyka, i to nie ma tak? czasu bydgoskiej, tak się mówi u nas, w tak? szybka akcja bydgoskiej milicji. Chcę robić coś na szybkości, tak? I nie ma czasu na żadne modele, bo to jest coś bardzo prymitywnego. Albo biorę gotowy model z książki z, książki z archetypu i koniec, kropka. Albo moduluje jednym wszystko. Tak. Dla mnie, tylko sobie dodam Didaskalia, to też jest jakiś sposób robienia DDD, bo rozpoznałem klasy, hmm. klasę problemów, otoczenie i dobieram narzędzie, które mi idealnie pasuje w danym momencie. Tak. Które potem, jak ktoś zerknie na kod, może powiedzieć, że, że to na, jest główna Że Na bank nie było do Tak, Tak, tak większość osób to powie. Mam tak. zespół, który. Jest wytrenowany do pewnego skilla y i na Fłatnie razie Ładnie to nazwałeś. Kognitywnie jakby ma bloker sprzętowy, że nie będzie myśleć osobnymi modelami. Koniec, kropka. I, I to nie jest sztuką wymodelować ten wiadomo jak później tego nie wykona. Tak? Bo mam firmę, która na przykład y ma w swojej strategii zapisane, że ma pewne widełki płacowe, do pewnego skilla zatrudnia mm -hmm. i koniec kropka, tak? I, i nie ma miejsca tak. na tak, tak, Albo jestem one man army i mam naprawdę wysokie trzycyfrowe IQ, ale takie mega wysokie, mm -hmm. my takiego nie mamy, które y, pozwala mi modelować wszystko jednym modelem. Y, no. I jakoś z tym żyć, jakby ogarniam to wszystko sobie w głowie. Oczywiście. Jestem sam w To też ważne, co powiedziałeś. Dlaczego my tak bardzo y, zmuszamy się nad podziałem, dużych problemów na mniejsze. lenistwo i z głupoty za głupi serio ja widziałem Kubę widziałem siebie w akcji my nie ogarniamy jest kompletnie Musimy rzeczy. musimy sobie uprościć czekaj czekaj jedna rzecz po kolei o. tak duże rzeczy sobie dzielimy na małe kawałki bo nie ogarniamy na no serio